Wszystkie, które mają urodzić w tym roku, są tutaj już. I one, flama oczywiście poszła do boksu tam urodzić. Urodziła, na razie z nim tam jest i potem stanie tutaj z przodu z nim. Wszystkie klacze tu są na noc związane, a rybaki sobie łażą w środku. Mają korytko swoje potem i tak dalej, są już większe, bo jak już rybak ma miesiąc, to już sam może coś nieco zjeść. Więc dajemy możliwość dokarmiania i szykujemy jedzenie i one sobie tu jedzą, tak? Jest to o tyle dobre, że nie są zobowiązane do tego, żeby siedzieć w boksie z matką, tylko mogą, matka jest związana sobie, jest, coś tam robi, a one mogą się ruszać. Jest ich tu więcej niż jeden, bo kilka, kilkanaście, potem już jest 20. Biegają sobie, otwieramy im boczne drzwi, jak już jest lato, cieplej i sobie zażywają ruchu. I to jest najzdrowsza możliwość odchowania rybaków. W tej chwili, mówię, w tej chwili ona tu jest sama, bo tamte są na dworze. One wrócą tu, tego to ona pójdzie do, ona najpierw pójdzie do boksu, potem one tu wrócą. Ale generalnie chodzi o to, żeby te rybaki też miały jak najwięcej ruchu, a przede wszystkim świeżego powietrza, bo w boksie, jak ona jest tam zamknięty, rybak jest już, tak. Ten boks jest brudny, no to wiadomo, że to powietrze jest trudniej, takie gorsze trochę, to tam nie ma czym oddychać i to, więc rybak tu ma dużo lepiej. Nie? Tu ma dużo lepiej.